Kłaniam się serdecznie, z tej strony Jakub Zagórny. Kacper Słomka. Omawiamy kolejną pieśń, to jest pieśń na zdobycie Połocka, autorstwa Kochanowskiego. Utwór ten został napisany w 1582 roku, a więc 3 lata od momentu oblężenia i zdobycia Połocka. Rok 1582 myślę, że nie jest przypadkowy jako moment napisania utworu, gdyż w tym czasie doszło do rozejmu w Jamie Zapolskim, który regulował stosunki polsko-moskiewskie. Odnosząc się do konfliktu polsko-moskiewskiego pomiędzy Rzeczpospolitą a Księstwem Moskiewskim na czele z Iwanem IV Groźnym, musimy znać kontekst walk o Dominium Maris Baltici, czyli mówiąc potocznie o dominację, hegemonię na Morzu Bałtyckim, o którą rywalizowały m.in. Rzeczpospolita, Księstwo Moskiewskie, ale i także Szwecja. Chciałbym wraz z kolegą Kacprem tutaj, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym utworem, jednakże wpierw proszę kolegę Kacpra o zabranie głosu w kwestiach polonistycznych. Utwór Kochanowskiego zaczyna się w sposób bardzo charakterystyczny dla renesansowych utworów podejmujących tematykę batalistyczną czy właśnie historyczną, ponieważ zaczyna się od inwokacji, apostrofy w kierunku Boga. Panu dzięki oddawajmy, Jego łaskę wspominajmy. Jest to podziękowanie Bogu za właśnie odniesione zwycięstwo, jednocześnie zaś pewne zwrócenie uwagi na taką ideę, że właśnie Bóg jest z nami, Bóg wspiera naszą sprawę, Bóg sprzyja naszym wojskom. Jednocześnie w tej samej zwrotce mowa o tym, że Bóg hardym miesza rzeczy, a skromne ma na swej pieczy. Jest to przeciwstawienie właśnie skromności Polaków i pychy wojsk moskiewskich, które były przekonane o tym, że zwyciężą. Warto na to zwrócić uwagę, dlatego że później właściwie cały utwór będzie zbudowany na właśnie podobnych dychotomiach, podobnych przeciwieństwach, czy to między Polakami a Moskwą, czy to między królem polskim a carem moskiewskim, czy też wewnątrz samego postępowania cara moskiewskiego, o którym mowa w kilku następnych zwrotkach. Car jest opisywany w sposób zwracający uwagę na negatywne wszelkie strony jego charakteru. Na przykład jest używany taki epitet jak car srogi. Srogi przede wszystkim dla swoich poddanych, bo wiemy, w jaki sposób Iwan IV Groźny rządził w Rosji. Były to bardzo okrutne rządy. Jednocześnie jest zwrócona uwaga na pewne jego tchórzostwo, ponieważ mowa o tym, że uciekał on przed wojskami polskimi. Nie oparł się aż o lody niepławnej północnej wody. To jest znowu pewna wewnętrzna sprzeczność, na którą Kochanowski mocno zwraca uwagę. Car, który jest taki srogi wobec własnych poddanych, który wydaje się takim groźnym przeciwnikiem, jednocześnie nie jest zbyt odważny. Jest to najmocniej podkreślone w zwrotce piątej. Chcesz być groźnym, a uciekasz. Jeździć płochy, hardzie nie każ. Czyli nie mów tak pysznie, butnie, skoro nie masz siły przeciwstawić się wojskom swojego przeciwnika, czyli króla polskiego. Jest to cały czas przeciwstawianie dwóch zupełnie odmiennych systemów wartości i systemów rządów. Mamy podkreślenie tego, że starcie Rzeczpospolitej z Moskwą jest przede wszystkim starciem właśnie dobra ze złem, owszem jest tutaj ten motyw
właśnie starcia dobra ze złem, ale bardziej chodzi tutaj o pewne kwestie stricte ustrojowe, że Rzeczpospolita zostaje tu przedstawiona jako takie królestwo pełne swobody, wolności i ona zostaje przeciwstawiona temu tyraństwu moskiewskiemu panującemu w carstwie cara Iwana. I tutaj chciałbym, żeby ten temat podjął z powrotem mój kolega historyk. Dziękuję serdecznie. Kacper tutaj powiedział bardzo ważne rzeczy, zwłaszcza w kontekście owej srogości cara. Warto znać taki kontekst historyczny, że car ówcześnie musiał być groźny. Car, który nie był groźny i uznawany tak przez własnych obywateli, był carem słabym. A car słaby to taki, którego można było obalić niczym cara Fiodora w późniejszym czasie. Stąd ta srogość względem batiuszki cara była koniecznością. Był on osobą uwielbianą w księstwie moskiewskim, mimo tego przecież, że stworzył on oprycznicę, która była, można by powiedzieć, podstawą nawet do zbudowania w XX wieku sił Czeki czy NKWD. W formie ciekawostki, prawda? Czeka i NKWD właśnie bazowała na osiągnięciach, można by tak w cudzysłowie powiedzieć, cara Iwana IV Groźnego. Warto zwrócić tu też uwagę na to, co powiedział mój kolega Kacper, iż car Iwan IV Groźny był tchórzem, tak? Tak został określony przez podmiot liryczny. I to oczywiście nie bierze się znikąd, gdyż w Polsce ówcześnie nazywano cara Iwana IV właśnie tchórzliwym. Taki przydomek mu przysposobiono. Skąd to się brało? Ano stąd, iż hetman polny, jak i hetman wielki, chcieli wydać carowi walną bitwę. A tenże zebrał swoje wojska i wrócił z nimi do twierdz, nie powodując ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu z lat 1579-1582. Podyktowane to było zapewne dominacją wojsk Rzeczpospolitej na polu walki z uwagi na przeważający element kawalerii, bardzo dobrej kawalerii zresztą. Natomiast siły moskiewskie raczej dominowały w obronie ze względu też na swoje uzbrojenie. Piechota posiadała bowiem berdysze, które notabene wprowadzono w czasach Sobieskiego dopiero w Polsce do piechoty. Zastanówmy się właśnie nad tym podziałem, który też zwrócił uwagę słusznie Kacper. Najpierw mamy odniesienie do Boga, prawda? Bóg, który towarzyszy wojsku, który jest uosobieniem tego ducha walki poniekąd, ponieważ to Bogu się oddaje cześć, Bóg towarzyszy, Bóg w niedoli, jak i w zwycięstwie, co wielokrotnie Kochanowski podkreślał w swej twórczości. Warto zwrócić uwagę także na ten element przedstawienia cara, prawda, który jest właśnie oprócz tego, że srogim, to jest także tym, który doprowadza do konfliktu, ten, który powoduje niepokój, ale i ten, który jest budowniczym zamków i tym, który doprowadza do oblężeń. Proszę, Kacper, teraz. W dalszym ciągu utworu w wzorce siódmej mamy ponowienie zwrotu do Boga. Bóg pomóż królu jedyny szerokiej polskiej krainy. Więc mamy tutaj bardzo wyraźne podkreślanie tej roli Boga
w działaniach wojsk polskich. Mamy tutaj takie zwrócenie uwagi na to, że wartość wiary jest bardzo istotna w tym konflikcie. Jednocześnie już po raz pierwszy pojawia się postać króla polskiego Stefana Batorego, który od razu z miejsca zostaje pochwalony, ponieważ Kochanowski pisze na przykład, że zdjął on maszkarę butnemu tyranowi moskiewskiemu. Jest to bardzo takie wyraziste zestawienie obu tych postaci. Dlatego, że w dalszym ciągu król Stefan Batory zostaje przedstawiony jako swoiste przeciwieństwo, prawda, właśnie cara, ponieważ mowa nazywa go Kochanowski na przykład królem szczęśliwym i co jest też bardzo istotne. W przedostatniej zwrotce Kochanowski pisze o tym, że Stefan Batory nie puścił wodzy gniewowi i okazał nieprzyjacielowi łaskę. Jest to oczywiście jawnym skontrastowaniem postawy Batorego z postawą cara Iwana, który nie jest łaskawy wobec nikogo. Warto tutaj zwrócić uwagę na fragment: masz i dzielnością, masz już nadeń i ludzkością. Nadeń, czyli właśnie nad carem moskiewskim. Dlatego, że ten zwrot jest kierowany właśnie do króla Stefana Batorego, który zostaje przedstawiony jako władca, który góruje nad swoim przeciwnikiem, nie tylko... Przytnij jeszcze raz, bo tam było który władca... Cofnij sobie to, jeszcze raz powiedz, opisz Stefana Batorego. Tylko musisz sobie przypomnieć te słowa, żeby kontynuować, a mi Tom zostaw część historyczną. Ja chciałem ci zaraz zadać pytanie, więc tak sobie przekażemy mikrofon. Jak dasz mi, ja zadam ci pytanie, ty odpowiesz i możesz później dać mi znowu, żebym ja opowiedział o Stefanie Batorym. Tylko tak jak powiedziałeś, jak zacząłeś o Stefanie Batorym, tam był który Stefan Batory. Przypomnij sobie dokładnie, jak powiedziałeś, żeby to tak fajnie ciąg zachować. I powiedz, co chciałeś dokończyć. Ja teraz trochę wybiłeś z rytmu. Się stresujesz. Słyszę, że ci tak przytyka. Dobra. Spokojnie. Ja rozumiem ciebie. Tak jak powiedziałeś, która tam... To jest zwrotka? A on jest... 10. Dobra. Nad nim. Od tego zacznij może. Aha, czyli 13, już końcówka sama. Gdzie, nadeń, to jest 13 zwrotka, no tak, to już jest końcówka. Nadeń, to ja to wtedy ładnie zmontuję, połączę. Dobra. Dobra. 3, 2, 1. Wreszcie w 13 zwrotce Kochanowski zwraca uwagę na bardzo istotną cechę króla polskiego, pisząc: masz i dzielnością, masz już nadeń i ludzkością. Nadeń, czyli nad nim. Oczywiście mowa tu o tym, że Stefan Batory góruje nad Iwanem Groźnym. I góruje zarazem swoimi umiejętnościami wojskowymi, jak i swoimi cechami ludzkimi, ludzkością. Czyli przede wszystkim zdolnością do okazywania łaski przeciwnikowi, zdolnością do wybaczania, właśnie tym, co można określić jako taką łaskawość. Jest to takie bardzo wyraźne skontrastowanie tych dwóch postaci, właśnie postępującego po tyrańsku Iwana Groźnego i postępującemu jak prawy władca Stefana Batorego. Myślę, że w tym miejscu przekażę głos. Dziękuję ci, Kacper. Mam do ciebie takie dwa pytania. Myślę, że osoby słuchające nas także na to zwracają uwagę. Chciałbym się ciebie, Kacper, zapytać, czy to nie jest tak, że w utworach z okresu XVI czy XVII wieku zwykle w tym podziale dualistycznym na dobrego i złego władcę
na przedstawieniu dobrego, bo naszego władcy i złego, bo oponenta, czy właśnie nie używa się takich stałych epitetów typu tchórzliwy, srogi, pokazując tą dominację, tak, jednego nad drugim? Czy to nie jest właśnie element stały, ale i taki, który łatwo nadinterpretować w tego typu twórczości? Owszem, z jednej strony jest to element stały i pewne epitety bardzo często się powtarzają. Mowa tu o stosowaniu takich przymiotników jak dzielny, niezmożony, niezwyciężony, a z drugiej strony na przykład tchórzliwy i tym podobne. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że pewne przymiotniki, za pomocą których tworzy się epitety, mogą być używane w zupełnie różnych celach do przedstawienia tego samego. I tak na przykład... Czekaj, przerwa. Może jeszcze raz ci zadam pytanie, bo nie zrozumiałeś mnie. Ja źle... Ja też się skrócę, żebyśmy nie przeciągali tego. Odnoszę się do tego, że po pierwsze jest ten dualistyczny podział, dobry, zły, ale chodzi mi o to, że bo się skupiłeś na tym, że ten car jest taki przedstawiony jako srogi, jako zły. Pytanie, czy to nie pełni funkcji takiej stałej, że zawsze się tak czyni przy przedstawieniu tego negatywnego bohatera, w cudzysłowie. Rozumiesz? To o tym mówiłem w sumie, ale dobra. A jakoś tak tego właśnie mi to... Dobra. A więc mam jeszcze pytanie do ciebie, Kacper, takie. Czy to nie oznacza... A więc mam jeszcze, Kacper, do ciebie takie pytanie. Czy epitety, jakie są używane w stosunku do Iwana IV Groźnego, nie pełnią funkcji takiego... epitetów stałych, które możemy również odnaleźć w innej twórczości z XVI czy XVII wieku. Proszę. Owszem, generalnie najważniejszym elementem wprowadzania dualistycznego podziału we wszelkich utworach jest to, że jeśli wprowadzamy taki dualistyczny podział na dobrych i złych, to musimy tego złego przedstawić w sposób możliwie jak najbardziej jednoznaczny. I stąd pewne epitety rzeczywiście pojawiają się stale. Niezależnie od tego, czy będzie mowa tutaj o carze moskiewskim, czy o na przykład sułtanie tureckim, czy o jakiejkolwiek innej postaci, którą chcemy przedstawić w zły sposób, dlatego że... Oponent, prawda? Dokładnie. Chodzi o to, że wróg musi być pokazany nie tylko jako ktoś niebezpieczny, ale też przede wszystkim o pokazanie moralnej wyższości. Dobra, ej! Kurde, co jest? Muter, nie teraz. Dobra. Zapomniałem. Przypomnij wyłączyć. Sobie ostatnie zdanie. Zapomniałem wyłączyć, czekaj. Nie szkodzi. Jak widzicie państwo, czasami po prostu tak wychodzi. Nie, jak mogłem zapomnieć wyłączyć? Przypomnij sobie dokładnie, potrafisz co do słowa, słowo w słowo, tak jak powiedziałeś? Mniej więcej. Ja bym tak już pomontował, wiesz, bo to później takie i będzie się rzucać. No, dobra. Trzy i patrz na kamerę, bo głowa w dół spuszczasz i tak, albo na mnie gdzieś tam jak do mnie mówisz, albo chcesz mi na coś zwrócić uwagę, albo w kamerę, oczy. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Oczywiście, twoje przypuszczenie, Jakubie, jest... Kuźwa, przecież wyłączyłem ten dźwięk. Która jest godzina? Albo nie mów lepiej, bo się do nas przestrasz. Oj, 25, czwarta. W życiu nie widziałem.
wyciszyłem ten dźwięk. Strasznie długo nam idzie. Strasznie, ale nie o to chodzi, że ja ten dźwięk wyciszyłem.